Kiedy mi maj zleciał, zaraz mamy czerwiec, kwiecień minął też bardzo szybko, więc szybkie podsumowanie maja, tego co udało mi się zrobić i jak wyglądało nasze budżetowanie i będziemy planować sobie czerwiec. Ja natomiast nazywam się Weronika, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to witam cię serdecznie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli już na wstępie zostawisz subskrypcję, skomentujesz i dasz lajka, to jest zawsze w cenie i podnosi to moje zasięgi, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za to. Przez to, że maj zaczął się długim weekendem i też kończy się długim weekendem, to mam wrażenie, że tak właściwie było go bardzo mało. Strasznie szybko mi uciekł. No nie do końca jestem szczęśliwa z tego powodu, bo wydaje mi się, że nie zrobiłam wszystkiego tego, co zakładałam. W ogóle dodałam rolkę na Instagram z tym, ile wydaliśmy w maju i było wielkie poruszenie, w ogóle wpadła w viral, a jak rolki wpadają w viral, to tam różne trolle trafiają i jakby dużo osób się zdziwiło, że tak wyglądają nasze wydatki w maju. Natomiast ja wiem, że tam jest takie 2000 zł, które można by było w inny sposób rozplanować, zaplanować, ale właściwie nie po to haruję i zarabiam pieniądze, żeby ograniczać się. Mamy poduszkę finansową, co jest dla mnie bardzo ważne. Cały czas nadpłacamy kredyt co miesiąc z fajnymi kwotami. Robimy sobie zabezpieczenie na wakacje. Więc właściwie trzeba żyć i korzystać z tych pieniędzy, bo bardzo długo miałam takie ograniczenie i już chyba o tym wspominałam, że ja mogę najwięcej zarabiać 5000 i to było takie maksimum moje, które ciężko mi było przebić. Natomiast kiedy się otworzyłam na tą obfitość pieniędzy i w ogóle akcja z dzisiaj, hit, aż napisałam do Ania Maluje i w ogóle popisałyśmy sobie chwilę, bo ja też jej słucham i ona fajne rzeczy gada, fajny ma podcast, więc polecam Wam zajrzeć na jej kanał. Ale właśnie ostatnio słuchałam jej podcastu, dodałam tą rolkę i tam był hejt i ja już normalnie bym, znaczy hejt, może nie hejt, jakieś takie dziwne podjazdy, że właściwie za 5000 powinnam całą rodziną w Warszawie przeżyć. I tak sobie myślę, trochę się przejęłam, a później sobie myślę, nie. Pieniądze mnie lubią, ja jestem nastawiona na tą obfitość i przyciągam pieniądze i te pieniądze, które wydaję, one szybciutko do mnie wracają i ja jestem taka otwarta na te pieniądze. Od kiedy się na to naprawdę otworzyłam, wiem, że to czasem dla niektórych może się wydać takie szsz. Pewnie sama o tym bym myślała jakiś czas temu, tak? Ale śmieszna sytuacja, że jak tylko to powiedziałam, to dosłownie za 15 czy 20 minut miałam maila o współpracę kolejną, więc to jest takie... Ja w to wierzę, a wy nie, jakby ja w to wierzę bardzo, więc polecam Wam w ogóle manifestować, afirmować różne rzeczy. To jest ogromna siła w tym wszystkim, tak sądzę. Natomiast już, bo widzę, że ten wstęp ma 4 minuty, nie przedłużając, wchodzimy w maj i z takich rzeczy, które... Wezmę sobie tutaj laptopa, więc będę zerkać do dołu. Z takich rzeczy na maj, które miałam zaplanowane, to był tak. Jedna książka, udało mi się zrealizować, bo skończyłam książkę Marianki Gierszewskiej i skończyłam książkę o finansach, więc jedna książka w sumie udało się. Randka z Michałem, niestety nie udało nam się, ze względu na to, że tutaj tyle się działo w tym miesiącu, że tego nie dało się zorganizować, ale przekładam to na czerwiec. Na pewno w czerwcu nam się uda. Spotkanie z Monią. Słuchajcie, miałyśmy spotkanie zaplanowane na dzisiaj, ale wczoraj była komunia Gabrysia, czyli syna Moni. I tak dużo się działo, że Monia poprosiła mnie o przełożenie tego spotkania na kolejny miesiąc, bo ja też bardzo chciałam tak się spiąć i faktycznie dopiąć tę kwestię, żeby tutaj też spotkać się z moją siostrą i pogadać, ale przełożyłyśmy sobie to po prostu na czerwiec, czyli randka i spotkanie z Monią jest przełożone na kolejny miesiąc. Wykupienie diety Michał, zrezygnowaliśmy z diety. W sumie jakby zaangażowałam się w gotowanie tutaj w domu, jednak nie wykupowaliśmy diety dla Michała, więc ten punkt nam odpadł. Solo date, powiedzmy, że mi się to udało, bo miałam taki jeden dzień dla siebie, tutaj poszłam na masaż, oszczędności na wakacje, oszczędności na kredyt, tak jak najbardziej udało nam się to zrealizować. Właśnie dzisiaj zeszło mi kolejne 10 tysięcy na nadpłaty na kredyt i muszę się umówić z moim doradczynią, żeby to spiąć i zmienić aneksem, skrócić okres, bo na razie zeszła mi po prostu rata i muszę to dopiąć. X udało mi się nadpłacić, zarobić 5 tysięcy na social mediach. W sumie
Tak, ponieważ zarobiłam 4700 netto ze współprac i zarobiłam, wpadło mi na konto 400 zł z YouTube'a, z reklam, więc w sumie 500, więc idealnie. Pić 2 litra wody, tak, udało mi się to zrealizować, a piję aktualnie bardzo dużo wody i jestem z tego dumna. Kolejny punkt to były suplementy i tutaj powiedzmy pół na pół, bo co drugi dzień mniej więcej łykałam te suplementy. Ja nie mogę po prostu wbić sobie tych suplementów, żeby je tak, wiecie, regularnie łykać. Chociaż wiem, że to jest ważne i w nawiązaniu do tego jeszcze zaraz Wam, ale to już na czerwiec będzie, mam w planach, umówiłam nam badania u pacjenta i mamy już niedługo badania. 4600 na YouTubie. Słuchajcie, tam tararam! Udało się. Dzięki temu filmikowi, który wpadł właśnie mi na YouTubie też w taki mini viral i przyszło tutaj nowych chyba z 10 osób i zamknęło mi tam 4600, chyba 5 aktualnie mam, jak nagrywam ten filmik, więc bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna. No i też właśnie ostatnio, ja widzę, że to jest chyba jakieś takie cykliczne, bo w zeszłym roku, w maju, w czerwcu też miałam kryzys YouTube'owy i w tym roku miałam bardzo podobnie. W maju nagrałam bardzo mało vlogów, bo straciłam totalnie wenę do nagrywania. Wiecie, tak mnie przygniotły mnie statystyki mojego kanału, że wiecie, ja to ciągle w koło Macieju mówię, ale sorry, powiem to jeszcze raz, że to jest takie po prostu niesprawiedliwe, że ktoś wkłada dużo, dużo serca w swój kanał, a niestety no te zasięgi i ten YouTube, nie wpadam w jego algorytm aktualnie, a uważam, że tworzę całkiem fajne treści, więc no, wiecie, to tak wewnętrznie gdzieś tam tak szczypie i miałam właśnie tak w maju, że tak jakoś straciłam wenę, ale od czerwca już, moi drodzy, wracam. Już teraz będzie długi weekend, jadę do moich rodziców, sama z Idą, więc postanowiłam, że tam nagram jakiegoś vloga i będzie na kanale już z początkiem czerwca. Myślę, że może w sobotę, w niedzielę go wrzucę, więc już będę. Znaleźć koncert i wybrać datę. W ogóle totalnie zapomniałam o tym podpunkcie, szczerze, i nic z tym nie zrobiłam. Przed nagrywaniem zbierać myśli i napisać scenariusze, i faktycznie tak było, że ja przed nagrywaniem filmów, które się pojawiły w maju, myślałam, co nagrać, pisałam w Notion sobie scenariusze, jak mniej więcej chcę, żeby to wyglądało, i planuję tak robić, bo wydaje mi się, że to wizualnie fajniej jednak się prezentuje, jak to widzicie. Dobra, teraz jeżeli chodzi o moje plany na czerwiec, to podtrzymujemy jedną książkę, podtrzymujemy randkę z Michałem, podtrzymujemy spotkanie z moją siostrą i spotkanie z jedną z moich przyjaciółek. Wybił mi się, jeszcze był tutaj jeden trening w tygodniu i to właściwie udało mi się zrealizować, ze względu na to, że ja tych treningów ostatnio miałam więcej. Chyba w jednym tygodniu nie zrobiłam żadnego, ale jakby w podsumowaniu wyszło to ok. I taki jest ten plan, też plan na czerwiec, żeby te treningi robić, bo jestem aktualnie też w poście przerywanym. O tym może powiem więcej we vlogu. Jeżeli jesteście zainteresowane, to dajcie mi znać w komentarzu, czy interesuje Was temat tego postu przerywanego, jak to wygląda i czy chcecie, żebym coś więcej o tym powiedziała. Co do diety Michała, w sumie nie wiem, jak to będzie, ze względu na to, że on mówi, że trochę się jednak lepiej czuje, jak jest na tej diecie, bo mój Michał ma taką chorobę, która jest z nim już na całe życie i on się lepiej czuje na diecie, jak ma taką jakby skoncentrowaną na danych produktach. Jak ja mu gotuję, to jest trochę gorzej. Chcesz się? No to... Aha. To jest troszkę gorzej, więc tutaj zobaczymy. To zobaczymy, czy wykupię mu tą dietę, czy nie. Zostajemy przy oszczędnościach na wakacjach 1000 zł i spłata kredytu. Tutaj nie chcę się określać, ale żeby po prostu jakaś kwota poszła na spłatę. Pyszczek. Mój kochany. Ikze, jeżeli chodzi o social media, to jeszcze właśnie nie mam informacji, czy będę miała kontynuację jednej współpracy, więc tutaj powiedzmy sobie, że chciałabym zarobić w social mediach 3000 w tym miesiącu. Troszkę zejdźmy, bo też nie chcę się spinać jakoś za mocno. Chociaż nie, bo czekajcie, ja mam dwie współprace. To 1600 plus 1800, 3. A dobra, no to podwyższmy tą półkę, to niech będzie 4000. Bo wiem, że mam dwie współprace, to na pewno, a może coś jeszcze się wykluje po prostu w czerwcu po drodze. Pić 2 litry wody, tutaj nie zmieniamy. Suplementować i słuchajcie, taki ogromny cel, może mi pomożecie w tym. Dobijmy do 5000 na YouTubie.
To jest 400 subskrypcji. Jeżeli ten film pójdzie viral, to będzie taka szansa. A też chciałabym na 5000 zrobić rozdanie, ale to więcej w kolejnych filmikach na ten temat. Więc co? Co wy na to? Jak wchodzisz na mój kanał, ale nie dałeś mi jeszcze subskrypcji, to proszę cię, zasubskrybuj mój kanał. Naprawdę, to jest takie miłe. I tutaj na czerwiec z moich planów jest jeszcze znalezienie wakacji na wrzesień, bo we wrześniu planujemy lecieć na wakacje, więc po prostu ogarnięcie, wpłacenie jakiejś ewentualnie zaliczki na wakacje już i zaklepanie terminu. Mam też właśnie umówione badania, więc to już jest jakby klepnięte. I właściwie tyle, bo też nie chcę brać na siebie zbyt dużej presji. Tak mi się ostatnio dobrze żyje, jak tych planów nie ma aż tak dużo, jak było tego w poprzednich miesiącach. Naprawdę moja głowa jest spokojniejsza aktualnie. A teraz, skoro było tyle wątpliwości co do mojego budżetu na maj, no to przechodzimy do budżetu, moi drodzy. No w tym miesiącu całość nas wyniosła 11 936 zł. Nasze stałe koszty, jak sobie podliczyłam, to jest 5000 chyba 500 prawie. To jest dużo. Ja sobie zdaję sprawę, że osoba, która mnie ogląda z jakiejś małej miejscowości, gdzie te zarobki są mniejsze, ale koszty życia też są mniejsze, to jakby to będą kwoty, jeju, jak ty dużo wydajesz. Ale słuchajcie, no prawie 6000 na koszty stałe, no to jest dużo, ale Warszawa jest droga. My też świadomie tutaj mieszkamy i świadomie też jakby zarabiamy większe pieniądze. No i też to jest tak, że jakby mieszkając w Warszawie, nasze zarobki są też wyższe z pewnych względów. Ja też bardzo dużo cisnę poza moim etatem i no tak jak widzicie, ja was tutaj informuję, że ja potrafię zarobić 5, 6, 7, a zdarzały się miesiące, kiedy było 10 tysięcy na tylko dodatkowej pracy, więc inne koszty życia ma moja siostra. Właśnie sobie zawsze tak rozmawiałyśmy ostatnio, że co z tego, że ja zarabiam na etacie X, skoro moje koszty życia to są prawie 6 tysięcy, a mojej siostry koszty życia to jest, nie wiem, takie podstawowe opłaty, które są jest w stanie zamknąć takie, wiecie, stałe w 1000 zł. No to jest ogromna różnica. To jest ważne, żeby zaznaczyć, że my mieszkamy po prostu w Warszawie i tutaj jest jak jest. Natomiast tak sobie zjedziemy i wejdziemy w podsumowanie te ogólne. Kredyt kosztował nas w tym miesiącu 2182,75 zł ze względu na to, że płaciliśmy z Michałem kredyt i jeszcze nie byłam podpisać aneksu, więc ta rata nam zeszła, ale zaraz wróci nam do poprzedniej kwoty ze względu na to, że ja podpiszę aneks i zmienimy po prostu okres kredytowania, więc za miesiąc ten kredyt będzie większy, tam prawie 2400. Zakupy na jedzenie kosztowały nas 1361 zł, co w porównaniu do poprzednim miesiącem to jest ogromny przeskok ze względu na to, że wtedy wydawaliśmy prawie 3000 przez to, że kupowaliśmy, byliśmy na pudełkach. Jednak to wyjadanie resztek i gotowanie na bieżąco, ja gotowałam nam na 2 dni, no robi ogromną różnicę. Prawie połowę tej kwoty, która tutaj wcześniej była, zmieniła się i takie są plany na kolejny miesiąc. No nie wiem, ja będę próbowała przekonać Michała, żeby jednak został ze mną na tym jedzeniu takim domowym. Postaram się, nie wiem, może mniej inaczej troszkę gotować pod jego dietę, żebyśmy razem mogli to jeść, ale żeby jednak nie brać tych pudełek, bo to jest duży koszt. Żłobek Idy 1351 zł, ubrania 1107 zł i wiem, że to jest duża kwota, tego mogłoby nie być, ale ja nie miałam Adidasów. Mi się rozklekotały Adidasy i kupiłam sobie 2 pary Adidasów po 600 zł. Tutaj jeszcze doszła jakaś koszula Michała plus bluzeczki i krótkie spodenki dla Iduśki i sukienka na komunię mojego siostrzeńca, więc jakby w przyszłym miesiącu takiego kosztu nie będzie, więc te 1100 zł faktycznie jest tutaj takie dodatkowo. Jeżeli chodzi o czynsz, no to ja tam mam ustaloną kwotę. My mamy niższy czynsz, my mamy tam 700 z kawałkiem, ale ja zawsze ustawiam na te 800, żeby była jakaś nadwyżka. Przyjemności Werka 749 zł. Ja się zastanawiam, już Wam mówię, co tu było. A, okej, kupiłam statyw do pracy za 90 zł. Byłam na rowerze parę razy, to też około 100 zł w El Turilon mnie kosztowało całe, bo tam nadpłaciłam sobie po prostu na to konto. Kupiłam sobie kask do jeżdżenia rowerem i on mi kosztował 180 zł, plus tam różne rzeczy w Decathlonie doszło, więc tam 270 wyszło. Co tu jeszcze mam? Jakieś sushi, paznokcie. No i tam się właśnie tak nazbierała ta kwota. To też jest jakby do...
kolejny miesiąc pewnie pojawią się inne koszty, wiecie jak to jest. Jedzenie na mieście 644 zł. No dobra, jedzenie na mieście, bo my mieliśmy raz, raz byliśmy na sushi, tam wiecie, lody kosztują swoje i tam już wrzuciłam zakupy Action, nie wiem czemu. Wiecie, muszę to jakoś dopiąć tutaj, żeby było to takie dokładne. Komunia mojego siostrzeńca 629 zł, tam razem z kartką. Terapia 570 zł mnie kosztowało. Subskrypcje 567 zł. I wiem, że ta kwota wydaje się abstrakcyjna, natomiast tam tutaj doszły... Tutaj ja wrzuciłam w te subskrypcje, wrzuciłam nam raty na telewizor i coś tam jeszcze miał Michał do spłaty, ale na szczęście to już jest zamknięty temat, więc subskrypcje w kolejnym miesiącu też powinny być już dużo, dużo niższe. Ida nam nas kosztowała 294 zł za dodatkowe jakieś tam rzeczy dla Iduśki. Urodziny teścia i mojego siostrzeńca 266 zł. Nadpłaciłam ich za 200 zł. Prąd nas kosztuje 186 zł. Ubezpieczenie kredytu 158. Telefon Michała 150 zł. Właśnie tu muszę coś muszę z nim porozmawiać, bo coś drogo za ten telefon płaci. Płacimy za parking 150 zł, zakupy, chemia, bo nam się pokończyła 136 zł. Na darowiznę daliśmy 120 zł. Przyjemności Michu, to jakieś jego tam rzeczy, 118. Urodziny Matyldy 100 zł. Zdrowie, bo Michał był przeziębiony i kupił sobie jakieś, wiecie, podstawowe leki 90, internet 40. I to właściwie tyle. Jeszcze doszła nam tutaj nie wpisywałam, doszła nam nadpłata kredytu 10 tysięcy. Sukces kolejny. Wiecie, to jest naprawdę, nie z tej ziemi są te pieniądze, które przychodzą do nas aktualnie i ja jestem bardzo otwarta na tą obfitość finansową i wierzę w to, że dużo rzeczy mnie w tym roku jeszcze fantastycznych spotka. Ja jestem po prostu na to otwarta i to do mnie przyjdzie. Zobaczycie, przyjdzie do mnie to wszystko jeszcze. Ja się naprawdę zajebiście cieszę z tego wszystkiego, co nas ostatnio spotyka. No poza tym, kurczę, YouTube'em, który mógłby po prostu gdzieś, jeżeli wpadnę jeszcze w algorytm na YouTube, to w ogóle będzie pełnia szczęścia. Pełnia szczęścia. Mi nic więcej do szczęścia nie będzie trzeba, naprawdę. Bo jestem szczęśliwa w życiu takim, wiecie, realnym tutaj. Z moim dzieckiem, z moim mężem, z moimi przyjaciółmi i rodziną. Jestem w fantastycznym miejscu aktualnie. Psychicznie też jest już bardzo, bardzo dobrze. Chodzę na terapię już od ponad pół roku i widzę duże efekty tej terapii. Więc tak, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze raz, kochani, jak Was tu mam na koniec, to zapraszam Was bardzo do subskrypcji mojego kanału i widzimy się już w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że w czerwcu ich będzie nieco więcej. A jeszcze dajcie znać, bo w czerwcu, tak sobie myślałam, ale to po prostu dajcie znać, czy Was interesuje. Chciałabym nagrać filmik, ile YouTube zapłacił mi w tym roku za to, że wrzucam tutaj filmy, ile zarobiłam na YouTubie. Jako mały twórca, bo jestem małym twórcą. Dajcie znać, czy jesteście chętni na taki filmik. No i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Buziaki.